Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię Wam postać będącą swojego rodzaju agentem 007 w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli nikt inny jak agent Jahan Cross. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam. Urodzony na planecie Alderaan, Jahan Cross mieszkał następnie w galaktycznej stolicy Corsant wraz z rodziną podczas wojen klonów, służąc pod rządami Republiki Galaktycznej. Pozycja jego ojca, Davima, w korpusie dyplomatycznym Republiki zapewniła mu wygodny styl życia, choć nie chroniło to Crossa przed korupcją widoczną w Senacie. Był obecny, gdy Konfederacja Niezależnych Systemów zaatakowała Corsant. Wybuch, który nastąpił podczas ataku, pozbawił Crossa przytomności i natychmiast zabił jego matkę. Obudził się później, by zobaczyć swoją młodszą siostrę, Jens, wciąganą na niższe poziomy Corsant przez mieszkańców tego obszaru, którzy wyszli na powierzchnię, aby wykorzystać zamieszanie związane z bitwą do plądrowania. Cross podążył za nimi w głąb Corsant, gdzie pierwszy raz kogoś zabił, jednak na uratowanie siostry było już za późno. Po zapisaniu się do Akademii Imperialnej jako młody człowiek, Cross pracował pod zwierzchnictwem Armanda Isarda, dyrektora imperialnego wywiadu, i podejmował się delikatnych misji, które inaczej nie byłyby odpowiednie dla Armii Imperialnej. Służył jako agent Imperium. Cross korzystał z towarzystwa droida INGA-44, opracowanego przez Alessi Quona, który również opracował większość arsenału dla agenta. Podczas swojej pracy Cross odbywał przeróżne misje, m.in. na planecie Wayland, gdzie rozwikłał duży spisek dotyczący rozwoju wirusa komputerowego o kryptonimie Iron Eclipse, zaprojektowanego, by zmienić wszystkie droidy w całej galaktyce w maszyny do zabijania. Musiał zmierzyć się wtedy z dość groteskową postacią, niejakim Starkiem. Z pomocą swojego starego przyjaciela z Akademii, Hana Solo, Cross pokonał Starka, jednak nasze oczy i umysły już na zawsze będą musiały zaakceptować te wydarzenia z legend. Później Cross został powołany na planetę Serenno, gdzie zamordował lokalnego hrabiego domu Duku, Adana. Niedługo potem zatrudnił znanego łowcę nagród, Boba Fetta, do jeszcze innego zadania. Ogólnie bohater miał pełne ręce roboty. Niestety jego historia z komiksów po prostu nagle się urywa i nigdy nie dane nam było poznać dalszych przygód tego szarmanckiego, ale wcale nie takiego banalnego bohatera. Cross był człowiekiem honoru i sprawiedliwości, oddanym swojej pracy i dumny, że służył Imperium. Akceptował także kosmitów i droidy, co było rzadkością dla imperialnego służbisty. Niestety był także człowiekiem, którego prześladowała bolesna przeszłość. Był bardzo dobrze wyszkolony w walce, zarówno bronią blasterową, jak i w walce wręcz. Był wyjątkowo spostrzegawczy i doskonale potrafił wcielać się w różnego rodzaju osoby, gdy misja wymagała szpiegowskiego sznytu. Był zręcznym pilotem, który radził sobie nawet w sterowaniu pojazdów w najwęższych podmorskich kanionach. Jego zdolności i sukcesy, jakie odnosił w wykonywanych przez siebie misjach, sprawiły, że cieszył się szacunkiem wśród innych imperialnych agentów. Ponadto posiadał nieodparty urok osobisty i słabość do kobiet, z którymi wdawał się w chwilowe romanse. Jahan Cross jest głównym bohaterem serii komiksów Star Wars Agent of the Empire i tam też poznacie wszystkie jego historie. Nie sposób odmówić tej postaci wspomnianych nawiązań do najsłynniejszego agenta jej królewskiej mości. Pierwotnym pomysłem autora było James Bond spotyka Gwiezdne Wojny, co też przełożyło się na czerpanie inspiracji ze słynnego fikcyjnego agenta 007. Autor przyznał również, że inspirował się postacią Jasona Bourna. To wszystko na dziś, dzięki za oglądanie i dajcie znać o kim albo o czym chcecie kolejne odcinki, wpadajcie na inne moje kanały takie jak Aperacjum czy Batcave oraz na Discorda. A jeżeli chcecie zadać mi pytania w serii Holokron Extra, to zachęcam do zostania patronem. Niech moc zawsze będzie z Wami.